Ci pokażę Tobie, jak zrobić pyszny sos czosnkowy. I nie uwierzysz, co do niego dodałem. Ale zacznijmy od początku. W pierwszej kolejności biorę się za posiekanie 5 ząbków czosnku, po czym wrzucam go do michy. Następnie wierzę tam cała śmietana, cały jogurt naturalny lub grecki oraz 150 gram majonezu. Potem wierzę tam sól, pieprz, 20 gram octu jabłkowego oraz szczypta pieprzu ziołowego. A teraz mój magiczny składnik. Wszystko razem mieszu i doprawiam do smaku, jeśli czegoś potrzebuję. Robi wrażenie. Na dzisiaj to już wszystko. Nie zapomnij zostawić suba. Dzięki, cześć!